Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Ewa Okińska, jestem prorokiem w Kościele Mocy. Prowadzę taką stronkę na Facebooku Proroczy Głos Ewa Okińska. I chciałabym się z Wami podzielić takim krótkim poselstwem. Ostatnio je napisałam na Facebooku, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy czytacie. A jednak chciałabym, żeby ta informacja dotarła do szerszego grona. W związku z tym chciałabym powiedzieć kilka słów na temat takiego postu, który zatytułowałam Dużo Może Więcej. I już troszkę jest to, z tego co widzę po komentarzach, kontrowersyjne, więc chciałabym odnieść się do tego tematu, co to znaczy, kim jest ten duży i co on może. Chcę Wam powiedzieć o tym, że to jest kwestia tożsamości. Jeżeli jesteś narodzony z Bożego Ducha, jeżeli poznałeś osobiście Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jeżeli znasz Boże prawdy, to wiesz, że jesteś w Chrystusie wielki, że w Chrystusie, Jezusie, to Ty panujesz nad diabłem, to Ty panujesz nad okolicznościami zewnętrznymi, to Ty masz autorytet do swojego życia. Nie jesteś ogonem, tylko jesteś głową w Chrystusie Jezusie. Jesteś wielki. To wynika z Twojej tożsamości, jaką masz w Chrystusie. To nie chodzi o wielkość fizyczną, nie chodzi o wielkość na zasadzie możliwości fizycznych, tylko chodzi o Twoją tożsamość w Chrystusie. Religia pokazuje nam bardzo małych ludzi. Sama byłam pod wpływem religii, najpierw katolickiej, później protestanckiej. I tam spotkałam się z czymś takim, że masz być małym człowieczkiem, nie możesz zbyt wiele osiągnąć, nie możesz zbyt wiele pragnąć, ponieważ wtedy nie jesteś pokorny wobec Boga, nie jesteś uniżony, więc żyj sobie małymi planami, małymi marzeniami, nie chciej więcej. Religia pokazuje taki obraz człowieka, narodzonego z Bożego Ducha, który jest słaby, który nic nie może, który nie radzi sobie w życiu, rozwala mu się wszystko, nie ogarnia własnego życia, nie potrafi zadbać o swój własny dom, jest zajechany fizycznie, psychicznie, dojeżdżany przez diabła, nie uwalnia autorytetu, który ma, ponieważ uważa, że jest mały. I ja z tego miejsca, ja to łamię, ja chcę Ci powiedzieć, że jesteś wielki w Chrystusie Jezusie, że Ty w Chrystusie panujesz, że Jezus na krzyżu Golgoty zapłacił za Ciebie cenę, abyś był wielkim człowiekiem, abyś to Ty panował nad diabłem, abyś to Ty brał autorytet nad rzeczywistością, abyś Ty ją kreował przez wiarę w Boże prawdy, bo taki masz autorytet i takie masz powołanie. Ty jesteś powołany do wielkich rzeczy w Chrystusie, nie do tego, żebyś drobił jak kurka. Ty jesteś stworzony do tego, żeby tworzyć wielką rzeczywistość. Czym większy Ty, tym większy wpływ na to społeczeństwo. Chcesz wielkich rzeczy, chcesz wielkich przebudzeń, tylko że te przebudzenie rozpoczyna się od Ciebie. Więc najpierw chodzi o to, żeby ogarnąć swoją własną tożsamość, zobaczyć się, obejrzeć oczami Boga, nie oczami religii, nie oczami tego świata. Więc czym większy Ty, tym większy wpływ na społeczeństwo, tym większa chwała dla Boga, bo On Cię stworzył na swoje podobieństwo, do tego, żebyś królował, żebyś panował, żebyś tworzył. Czym większy tym, tym większy postrach dla diabła, bo on się nie boi małych ludzi. Ale jeśli zobaczy Ciebie autorytecie i mocy, no to, no przepraszam, zmiażdżysz go po prostu w ogóle jednym swoim słowem w wierze. Czym większy Ty, tym większe możliwości szerzenia królestwa, tym większy wpływ, tym większy autorytet, tym więcej uwalnianej mocy i więcej osobistego szczęścia. Same korzyści płyną z tego, że przerobisz swoją tożsamość i obejrzysz się oczami Boga. Więc tego Ci życzę. Do zobaczenia.